M Sports. Cześć, zapraszam Was na mój kącik kulinarny na tym kanale. Będzie on dotyczył różnych potraw. Tu będą i eksperymenty, i będą sprawdzone przepisy. Dzisiaj będzie to niziutkie ciasto, chrupiące, a w środku mięciutkie. Zapraszam do oglądania. Więc tak, pierw odmierzamy sobie truskawki. W moim przypadku jest to 250 gram. Tak jak widać, ładne czerwone truskaweczki. I kiedy już mamy, to myjemy je. I potem po prostu słomka i wyciągamy pozostałości, cyk, jeszcze łapiemy i wszystko mamy. Dalej, jeżeli chodzi o szypułki, ja odcinam tutaj górę, aby było po prostu więcej tych truskawek, bo jeszcze szypułki można zjeść. Ok, odmierzam cukier. Ten cukier będzie nam służył do tego, aby wypuściły więcej wody truskawki, tego soku z siebie. Tak jest, wszystko do miski. Pamiętajcie o tym, aby umyć te truskawki i cukier na nie. Nie jest to nic skomplikowanego. Odstawiamy na około godzinkę. Dalej, tutaj mamy wszystkie produkty, czyli są to truskawki, jajko, woda zagotowana na słodzik, można też użyć cukru. Tutaj właśnie pokazuję Wam, jak mam przygotowane te truskawki, one lekko puściły sok. Tu mamy mleko, no i z tyłu mąka, 156 gram. Rozpuszczają nam się ładnie tutaj te tabletki i dzięki temu będziemy mogli uzyskać bardziej intensywny smak. Wrzucamy truskawki z tym sokiem. Jak najbardziej próbujemy, jeszcze zaraz będę to bardziej jakby wytrzepywał. Dodajemy tą wodę ze słodzikiem albo dodajemy cukier lub miód oczywiście. To jest do wyboru, do koloru tak naprawdę. Tak, aby nam wszystko. Tą miskę, to jeszcze nam się troszeczkę rozpuści, więc tą miskę odkładamy i będzie można za chwilę z niej wyciągnąć. Bierzemy mleko, wlewamy troszeczkę, około 50 ml, tak żeby nie było też to za rzadkie. Bierzemy blender i rozgniatamy na taką, jak uważacie, tak naprawdę masę. Ja akurat rozgniatam mocno, ponieważ lubię, żeby wszystko było bez problemu do zjedzenia, żeby nic mi się tam w zębach nie plątało. Tak jest. Trochę hałasu narobimy, ale to ma być dla nas przyjemność. Mamy zjeść coś smacznego. Tak, jak już mamy to wyblendowane do takiego momentu, w którym jesteśmy zadowoleni z masy, to bierzemy, widzicie, to jest taka lekko płynna, ale mi akurat starcza. I teraz tak, na początek wrzucimy po prostu mąkę, aby ją, tą masę troszeczkę utrwalić. Tutaj jeszcze biorę to właśnie, co nam się połączyło jeszcze bardziej, czyli cukier i ten sok tak naprawdę z truskawek. I to jeszcze rozmieszamy. I teraz tak. Mikser przygotowany do tego, aby połączyć jak najwygodniej nam te wszystkie składniki. Tak jest. Mąka. Wsypujemy troszeczkę. Nawet tam większą część możemy wsypać. I po prostu cyk, mikser i hałasujemy dalej. Wbijamy to mikserem tak, aby to było dość gęste, ale też fajnie, jeżeli będziemy mieli taką masę, która w razie czego, jak dodamy mleka, nie będzie za rzadkie, ani też jak dodamy mąki, nie będzie za gęste, żebyśmy specjalnie dodatkowo jeszcze składników nie brali, bo po co, kiedy już mamy te przygotowane. Co
co ważne jeszcze, jeżeli chodzi o składniki, to będzie nam potrzebny proszek do pieczenia i olej do smarowania blaszki. Tak, tak to będzie dokładnie. I co? I teraz przechodzimy dalej, czyli bierzemy jajeczko, rozbijamy, uważamy na to, żeby żadna skorupka nam się nie pojawiła. Wyrzucamy jajko, zaraz bierzemy mikser do rąk i wszystko znowu bijamy. Trzeba pamiętać o tym, że właśnie jajko też jeszcze bardziej nam tą masę rozluźni jakby, więc ona będzie, nie będzie potrzebowała jakiejś dodatkowej ilości mleka, albo też mąkę będziemy mogli dodać, aby to zrobiło się gęstsze, bo tak jest jednak troszeczkę za rzadkie. A wiemy, że to ciasto, kiedy wylewamy, tak naprawdę jeszcze nie ciasto, chociaż już ta konsystencja powoli zaczyna przypominać ciasto, musi dobrze ułożyć nam się w blaszce, aby wszystko ładnie wyglądało i też fajnie się wypiekło. To też jest niskie ciasto, warto zauważyć. To jest takie, żeby sobie pokroić na parę małych kawałków i ono być właśnie takie jakby soczyste w środku. Kiedy weźmiemy je, to musi tutaj coś się dziać. Musimy poczuć, że to jest mięciutkie i jak jemy, musimy czuć chrupkość z góry, ale czuć, że jest mięciutkie w środku. Więc tak, teraz zobaczcie. Ja tutaj jeszcze przemieszałem leciutko jakby ręką, żeby to nam się dobrze trzymało. I tak, proszek do pieczenia, cyk, wchodzi. Tutaj tak na oko naprawdę nie ma takiej jakiejś dokładnej proporcji. Myślę, że 3-4, może 5 gramów, bo to ma być niskie ciasto. Jeżeli byśmy chcieli większe, to też można skorzystać z drożdży. Ja akurat robię tutaj niziutkie ciasto. I mieszamy wszystko, aby osiągnąć tą konsystencję, którą chcemy. Ja tutaj mam ją dość taką gęstą, ale też nie jest bardzo gęsta. Troszeczkę mleka, aby ono było troszeczkę rzadsze. I będzie wtedy w sam raz takie 30 gdzieś ml i powinno być idealnie, jeżeli chodzi o mój przepis. I mieszamy cały czas. Aż i warto też pozbierać tam, ile się da z boków. Bo potem po prostu będzie mniej, zdecydowanie mniej mycia. Tak. Jeżeli mamy to wszystko zrobione, mikser odstawiamy. Zobaczcie, tak wygląda moja konsystencja. Mikser odstawiamy, polecam mieszadełka wstawić do wody, aby one nam nie zastygły, bo potem będziecie po prostu to drapać, a nie jest to nic przyjemnego. No i teraz tak, ja nie mam wymiarowej blaszki, więc warto zastosować na przykład tak jak ja folię, ułożyć ją na odpowiednią wielkość, jaką potrzebujecie. I ja tak zrobiłem, dodaję teraz olej, aby nam to jak najmniej przywarło. Smarujemy wszystko dokładnie. Papier też jest dobry, nie ma problemu. Jeżeli potrzebujecie, warto wziąć papier i na papierze podobnie rozsmarowujemy. Tylko pamiętajmy o to, że jakby ta ścianka, ta pusta, boczna, nie będzie nam się dobrze trzymała przy papierze. Musielibyśmy coś tam dostawić. No. Jeżeli troszeczkę za dużo daliśmy oleju, to ręcznik papierowy wycieramy troszeczkę, jeszcze tak naprawdę rozcierając te miejsca, gdzie nie było wszystkiego. I teraz cyk, szpatułka i zgarniamy wszystko po bokach dokładnie i zaraz będziemy wylewali do formy. Tak. Staram się Wam to właśnie tak pokazać, aby to było widać. Musiałem tu manewrować ręką tak naprawdę, żeby to ładnie wyglądało. No. I ładnie wszystko się mieści. Jest na taką, myślę, akurat fajną, bo
wysokość, jeśli chodzi o to, bo ja nie chciałem, żeby to było wysokie ciasto. Pamiętajmy, to jest niziutkie, takie chrupiące na zewnątrz, w środku mięciutkie. I teraz tak, upieczone, dobrze wypieczone, kroimy i zobaczcie, jak to wygląda. Możecie zobaczyć, proszę bardzo. Przecinam dokładnie i widzimy, jak to wygląda w środku. Ostrości trochę szukałem, ale się udało. Zobaczcie, mięciutkie w środku i chrupiące, więc piękna sprawa i smacznego życzę. Dziękuję, że pozostaliście do końca tego materiału. Teraz zachęcam Was do tego, abyście pozostawili łapkę w górę oraz zasubskrybowali ten kanał. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.